Чи можна повторювати перформанс? Чи можна повторювати перформанс? Мій норвезький приятель Петер Бой. Мій приятель з Норвегії Петер Бой. Powiedział, używaj takiego pojęcia relokalizacja, czyli zmiana miejsca. Wskazał, używaj takie pojęcie jak relokalizacja, zmiana miejsca. Ja dodałbym jeszcze zmianę czasu. Ja jeszcze dodałbym do tego zmianę czasu. Jest rok 2014. Zmiana 2014 rok. Bardzo dla mnie ważny. Dużo dla mnie ważny. Mam 60 lat. Rok 1984 to połowa mojego życia. Rok 1984 to druga połowa mojego życia. W 1984 roku w Polsce kończył się stan wojenny. W 1984 roku w Polsce zakończył się wojenny stan. W Lubelskiej Galerii Labirynt. Wykonałem bardzo ważny wówczas dla siebie performance. Ja wykonałem dużo ważnego dla tej czas dla tego performance. Składał się z trzech gestów. Nie składał się z trzech gestów. Po 30 latach chcę do nich wrócić. Pisla 30 roki ja potrzebowałem powrócić. Wykonałem go dotąd 3 razy. Do tego czasu ja wykonałem go jeszcze 3 razy. Za każdym razem prosiłem kogoś, by mężczyznę, by pracował ze mną. Po 30 latach pamiętam ich doskonale. To był muzyk jazzowy Wojciech Czajkowski. Nieżyjący już reżyser Wojciech Krukowski. Wojciech Krukowski. I artysta, członek Łodzi Kaliskiej, Andrzej Kwietniewski. I Andrzej Kwietniewski, художник, член Łodzi... Łodzi Kaliskiej. Pamiętam ich po 30 latach. Pamiętaj ich za to, jak będą wyszły. Teraz chciałbym poprosić mojego przyjaciela. Włodymira Topija. Można? Thank you.
Jeszcze. Przejdź wokół dwa razy, trzy razy. Zdecydowanie, tak. Ja jestem nieruchomy. Jeszcze. Jak będziesz się zbliżał do tego, skocz na niego gdzieś na środku. Zdecydowanie, żeby go złapać. Skocz na ten ten. Dobra, dalej. Jeszcze. Teraz na ten. Dalej, teraz na ten. Teraz ten z tyłu. Przejdź jeszcze raz w tył. I na ten z tyłu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Thank you.
2014 roku wykonałem gest pod tytułem Monument. Na motywie obrotu z 1984 roku. Spróbuję go powtórzyć w sytuacji, w jakiej się teraz znalazłem.